pięć nieporozumień na temat Pantery. Na temat czołgu Panther krąży kilka błędnych przekonań. Choć uważni widzowie pewnie już zdają sobie z nich sprawę, postanowiłem stworzyć krótki filmik, który będzie można przedstawić następnym razem, gdy ktoś gorzej poinformowany wypowie jedno z poniższych stwierdzeń. Panther powstał jako odpowiedź na T-34. Cytując Hilarego Doyle'a, to stwierdzenie to mit. Istnienie T-34 przyspieszyło pracę nad Panterą, ale nie było powodem jego konstrukcji. Program stworzenia następcy Panzer IV, tak jak Tigera, powstały przed 1940 po programie BW-40. W lutym 1941 Mann, czyli ostateczny producent Pantera, ciężko pracował nad VK-2002M, czołgiem średnim z kołami nośnymi, rozmieszczonymi w szachownice z drążkami skrętnymi, gąsienicami bez wsparcia i układem sterowania o potrójnym promieniu. Prawdę mówiąc, przypomina to trochę dzielenie włosa na czworo. Starcia z pojazdami T-34 i KV-1 wyznaczyły nowe podstawowe wymagania, takie jak pochyły pancerz i szybkostrzelne działko, które wcześniejsze maszyny, takie jak VK-2002, VK-2101 i VK-3001, w końcu zaczęły spełniać. Projekt Mann ostatecznie wygrał z koncepcją Teutonic T-34 od Daimler-Benz ze względu na ilość już wykonanej pracy, która umożliwiła szybsze przystąpienie do jego produkcji. Panther II powstał, aby uprościć produkcję serii Tiger. W rzeczywistości Pantery okazały się zaskakująco wydajne, kosztując tylko trochę więcej niż Panzer IV. Jeśli tylko fabryka miała fizyczną zdolność do produkowania Panther, można to było zrobić łatwo i tanio. Tak naprawdę Panther II powstał dlatego, że uważano, że boki pierwszej wersji nie wytrzymałyby radzieckich pocisków przeciwpancernych 14,5 mm. Pomysł współdzielenia części z Tigerem II pojawił się później. Okazało się, że boki Pantery rzeczywiście były podatne, ale też, gdy zawieszono osłonę zakrywającą lukę między górnym kadłubem a kołami, pociski 14,5 mm celujące w bok pojazdu przestały sięgać celu. Ponieważ problem został rozwiązany, nie było potrzeby konstruować kolejnego rodzaju czołgu, więc produkcja Panther II została zatrzymana po wyprodukowaniu jednego kadłuba. Pantera była niezwykle awaryjna. Wymaga to pewnych wyjaśnień. Podczas wojny Niemcy nie przeznaczyli zbyt dużo czasu na wypróbowanie sprzętu przed jego wprowadzeniem. W związku z tym początkowe problemy były poważne. Awaryjność pojazdu podczas operacji Cytadela czy bitwy na Łuku Kurskim była fatalna. Inżynierowie z Mann wzięli jednak pod uwagę nadchodzące raporty i zaczęli wprowadzać poprawki, przez co późniejsze modele były już znacznie lepsze. Czy końcowy egzemplarz Panther był równie niezawodny co Sherman? Nie. Ale o ilu pojazdach można tu powiedzieć? Mimo wszystko pojawiło się kilka problemów. Gdy Pantera trafiała do naprawy, często wymagała ona więcej roboczogodzin niż każdy inny czołg średni, choćby ze względu na czas wymiany koła czy wyciągnięcia skrzyni biegów. Ceną za większą skuteczność bojową była mniejsza szansa na przygotowanie czołgu do bitwy. Z drugiej strony, choć przekładnia główna pojazdu wciąż zawodziła, jej wymiana była równie łatwa co w każdym innym pojeździe. Uważny i dobrze wyszkolony kierowca był w stanie przedłużyć żywotność części pojazdu. Problem polegał na tym, że w Niemczech zaczynało brakować doświadczonych i wyszkolonych czołgistów, więc gdy ktoś rozkazywał załodze unikać biegu jałowego, aby zmniejszyć nacisk na układ, było to niemal równoznaczne z usunięciem go z pojazdu. W drugiej połowie 1944 żołnierzom często przydzielano niesprawne Pantery, co wynikało nie tyle z braku części zamiennych czy należytej pracy mechanika, co po prostu z faktu, że czołgi się psuły. Pantera była pierwszym czołgiem z noktowizorem. To wymaga pewnych wyjaśnień. To prawda, że Pantera jako pierwsza ruszyła do bitwy z noktowizorem na podczerwień do walki w nocy, ale tylko dlatego, że Niemcy koniecznie chcieli go wypróbować. Mowa tu o FG-1250, czyli połączeniu reflektora i celownika z przekaźnikiem sygnalizacyjnym przy stanowisku działowego. Jego testy rozpoczęto pod koniec 1944.
Nie była to nowa koncepcja. Amerykanie wyposażyli już w podczerwień Shermana w 1942, a Sowieci próbnie przystosowali pojazdy T-26 i BT-7 do walki w nocy jeszcze przed wojną. Po prostu uważano, że ta gra nie była warta świeczki. Niemiecki sprzęt wykorzystano tylko na froncie wschodnim, ponieważ wszyscy wiedzieli, że alianci również korzystali z podczerwieni. Ostatecznie urządzenia tego typu instalowane na Panterach zostały zdemontowane, a same pojazdy przywrócone do pierwotnej konfiguracji. Powróciły wcześniej usunięte schowki i pojemniki na amunicję. Koncepcja użycia podczerwieni zniknęła z produkcji czołgów na niemal dwie dekady. Reflektory używane podczas wojny w Korei korzystały z białego światła. Dopiero na początku lat 60. rozpoczęto masowo wyposażać czołgi w urządzenia z aktywną podczerwienią, która była odpowiednio skuteczna. Niemcy nigdy nie powinni produkować panter i zamiast tego powinni skupić się na pancerach 4 i sztugach. Ta koncepcja opiera się na założeniu, że sprawdzone i niezawodne czołgi Panzer IV bardziej zasługiwały na dostępne zasoby, więc więcej pojazdów tego typu przydałoby się bardziej niż mniej liczne Pantery. Nie brzmi to zbyt rozsądnie. Tak, pojedynczy Panther wymagał więcej zasobów pod względem paliwa i metalu niż Panzer IV, nawet jeśli koszt w markach był podobny. Trzeba jednak uwzględnić inne aspekty. Jeśli założymy, że późniejszy Panzer IV, taki jak model H, odpowiada mniej więcej Shermanowi lub T-34, wciąż pozostaje kwestia dorównania skali produkcji tej z dwóch krajów, które konstruowały dziesiątki tysięcy czołgów rocznie. Niemcy nie byli w stanie nadążyć z produkcją pojazdów podobnej jakości, a nawet gdyby mogli, gdzie znaleźliby odpowiednio wyszkolonych załogantów? Nawet jeśli dwa pancery 4 i trzy sztugi zapewniały większą skuteczność niż jedna pantera, skąd Niemcy mieli wziąć potrzebne dla nich paliwo? Dorównanie aliantom pod względem ilości nie było możliwe. Pozostało więc postawić na jakość. Ale niestety utrzymanie jej na odpowiednim poziomie nie było w zasięgu możliwości niemieckiego przemysłu. I to już wszystko. Następnym razem, gdy ktoś przy obiedzie wypowie jedno z powyższych zdań, skierujcie go z uśmiechem do tego filmu. Nazywam się Nicolas Moran, The Chieftain. Do zobaczenia!